Już za chwilkę będziemy oglądali właśnie tę panią. Na nią czekają wszyscy ci, którzy dzisiaj przyszli na Memoriał Fanny Blankers-Kane na stadion w Hengelo. 200 metrów pań i popis, miejmy nadzieję, Daphne Schippers. Ten bieg, w którym bieg sztafetowy zakończony dla reprezentacji Holandii, dla Daphne Schippers słabą zmianą, nie dobiegły do końca kilkadziesiąt minut temu. To była taka rozgrzewka, swoista rozgrzewka dla Holenderki. Jest naprawdę w wielkiej formie. Przypomnę, w Doha blisko trzy tygodnie temu startowała na 100 metrów. Tam było poniżej granicy 11 sekund, ale przegrała z Amerykanką Tori Bowie. Dzisiaj pierwszy start na 200 metrów w tej konkurencji, w której w zeszłym roku tak fantastycznie radziła sobie na Mistrzostwach Świata w Pekinie, wygrywając te zawody. Ale troszkę mniej pada. Troszeczkę chyba mniej pada. Chyba troszeczkę mniej pada, no ale te warunki. Ale wyszło słońce. Być może. No zobacz, tak. Nie ma ani jednego parasola już rozłożonego. Daphne Schippers, no ale to po kolei. Naomi Sedney. Jaśniej rzeczywiście troszeczkę, to jest, ale to chyba Jupitery są. To jest ta, nie wiem, to jest ta dziewczyna, której nie powiodło się w sztafecie. Ona pobiegnie na torze pierwszym, na torze drugim zobaczymy Alicję Conley, reprezentantkę Republiki Południowej Afryki. Tor trzeci to Charonda Williams, doskonale znana Amerykanka. No Jupitery, fakt, zapaliły się, ale już myślałem, że słońce zaświeciło, ale nie pada, no masz rację. Tak, troszkę mniej albo prawie wcale. Amerykanka, ona na torze czwartym. Podarła się ta bluzeczka trochę pod pachami. Daphne Schippers, oto ona na torze piątym. No zobaczymy, jak przy takiej pogodzie poradzi sobie Holenderka. Pewnie niedosyt to, o czym mówiłeś, związany ze sztafetą. Ale indywidualnie wszystko zależy od niej. I wszystko podporządkowane igrzyską, jak Państwo widzą. Spoglądając na naszyjnik. Lesie Henry. Teraz może z francuska. Henry. Dobrze. No i mamy jeszcze Jamil Samuel. Także reprezentująca Holandię. Biegła w sztafecie. Akurat tej, która nie poległa tam na zmianie. No jest jeszcze Jody Williams. Mamy i Charonda Williams i Jody Williams. Jedna Brytyjka, druga Amerykanka, ale faworytką oczywiście tutaj Daphne Schippers. I pytanie, kto jej dzisiaj stanie na przeszkodzie? Rekord życiowy 21:63. Rekord meetingu 22:46. Całkiem w zasięgu. Jak najbardziej. Najlepszy wynik na światowych listach 22:25. Ma rekord Holandii, ma rekord Europy. Mamy dalej Mistrzostw Świata, czym zaskoczyła cały świat teraz. Ten zeszły rok był imponujący. Set. Go Daphne, widzą Państwo na bandach reklamowych i teraz zobaczmy Schippers, świetny początek. Daphne Schippers także nieźle biegnie. Henry, ale tutaj widzimy Holenderkę, no bezapelacyjnie jest to numerem zdecydowanie. Jeden. Zdecydowanie. Ale żona biegnie, to będzie naprawdę rewelacyjny rezultat przy tej pogodzie, ależ przewaga nad resztą nie odpuszcza, pokazuje się własnej publiczności. 22:03. To jest rekord meetingu, to jest najlepszy wynik na świecie w tym sezonie. Tak, zdecydowanie i numer najlepszy jeden. Wynik, co za tym idzie, Holenderki w tym roku także. Rewelacja, nie powiodła się sztafeta, ale powetowała sobie i publiczności to wszystko w indywidualnym biegu, który wieńczy te dzisiejsze zawody. I rzeczywiście dystans 200 metrów, przeciwieństwie do 100 metrów, jest chyba tym dystansem, na którym Daphne Schippers ma największe szanse na wygranie Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro i powtórzenie tego zeszłorocznego, wspaniałego pekińskiego biegu na dystansie właśnie 200 metrów. Na setkę może być trudno, natomiast
200 metrów jak najbardziej. To jest ta konkurencja, w której chyba ona czuje się najlepiej. Drobna korekta, 22 sekundy i 0,02. O jedną setną jeszcze udało się urwać z tego czasu. No i mamy rekord meetingu, który może zostać długo niepobity. Zobaczymy, w jakiej dyspozycji będzie z Hipers za rok. Oj tak. Jeszcze raz powtórka. Popatrzmy. Tego biegu od początku do końca rewelacyjnie. Dobrze starała się też Williams. Bardzo dobrze, ona świetnie, zawsze świetnie biegała łuk, rytmowo. Ten rytm na 200 metrów jest niezwykle, niezwykle ważny, niezwykle istotny. No i tutaj praktycznie było już po biegu, przy wyjściu na ostatnia, na prostą. No, składała się w tym łuku jak motocykle na MotoGP. Widać było, że niezachwiana równowaga jest. Świetnie. No i ta przewaga jest naprawdę, naprawdę ogromna. Afnes Hippers, ależ pewna swego, ależ silna, ależ mocna. To jest faworytka do złota, mistrzostw Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw Europy, to ja już w ogóle nie mówię. Tak, dokładnie, to oczywiście powinna zdominować. A jeszcze cały czas... Zobacz, zerknęła jeszcze na zegar. Tak, ale do końca, biegła do końca i zadowolona. A my cały czas czekamy na pierwsze występy Ewy Swobody, wspaniałej, rewelacyjnej, młodej sprinterki, która tak fantastycznie zaprezentowała się w sezonie halowym, bijąc rekord świata na dystansie juniorek, na dystansie 60 metrów. Pytanie, jestem, czy uda się to przełożyć ciekawy na 100 metrów? Tak, dlatego bardzo ciekawy jestem, jak Ewa będzie w tym pierwszym takim mocnym, mocnym swoim sezonie na otwartym stadionie występować.